Środa, 6 grudnia, jedziemy na Turbacz. Jest chyba w 5:30, jest dużo później niż planowałem. To jest taki dzień, że w Krakowie jest chyba z minus 8. W górach ma być najzimniejszy dzień w grudniu, bo potem od weekendu już ocieplenie i koniec zimy. No cóż, 7 rano, późno, latarki nowej nie przetestuję. Gdzie ona w ogóle jest tu w kieszeni? Nowej latarki nie przetestuję. Jesteśmy na starcie. Ruszamy długą trasą na Turbacz i wejdziemy za chwilę na tamtą górę. No prawie tak za godzinę tam będę. Pierwsze 1,5 kilometra. Zakręt na żółtym szlaku. Tu ciągle idziemy drogą. Teraz będzie chwila wypłaszczenia. Będziemy trawersować zbocze. No i potem już będzie do góry. Zobaczymy, jaki jest stan przetarcia tego szlaku dalej. No i od tego zależy, jak się będzie dalej szło. No i tutaj schodzimy z asfaltu i ruszamy na szlak już przez las. Tu jest jeszcze kawałek drogi do tych domków letniskowych na wynajem. Odkąd tu pierwszy raz byłem, bardzo wszystko zabudowało. Równo 2 kilometry za mną i schodzimy z przetartego szlaku. Tutaj widać, ktoś szedł. Śnieg suchy, dobrze, nie będzie butów przemaczał. Myślałem, że będzie zimniej. Tak straszono nawet minus 12 stopniami, a tu jest tylko koło minus 5, także tutaj bardzo łatwo się zgubić. Ten szlak jest bardzo źle oznaczony, tutaj bardzo słabo. Zamiast iść drogą w lewo, w dół, to ruszamy w prawo do góry. Minęła 1,5 godziny, jest już przed 9:00. I niestety plan się trochę zmienił, trzeba się było trochę cofnąć. Teraz mieliśmy iść stąd, tutaj i zielonym, przez czoło Turbacza na Turbacz, ale pójdziemy stąd niebieskim, trochę krótszym, na Turbacz stąd jakieś 2,5 godziny podaje znak, ale myślę, że pójdziemy szybciej, czyli 11:20 powinniśmy iść według tego czasu. Myślę, że na 11:00 2 godziny 10 może. Może przed 11:00 powinniśmy dojść. Także idziemy. Tu chwilę jest płasko. Tu chwilę jest płasko, a potem będzie stromo pod górę. O, mam chyba lepszy czas niż podają znaki. Tutaj w każdym razie kończy się szlak płaski i zaczyna się podejście. Tu już doszliśmy dość wysoko, niestety jest tak koło zera, miało być mroźnie, a śnieg jest raczej lepki. Drzewa się łamią pod ciężarem tej gałęzie. Zobaczcie, jak obrząśniemy. Mniejsze drzewka. No to jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Szybciej nam idzie niż nam znaki pokazują. Nadrobiliśmy 20 minut do czasu, który wcześniej pokazywały znaki. 20 minut. To jeszcze 10 powinniśmy spokojnie nadrobić. Śnieg jest sypki, ale taki na granicy. No nie jest, jakby liczyłem na fajniejsze warunki i na pewno za grubo się ubrałem. Wchodzimy na czoło Turbacza. Widok na Beskidy. Byliśmy 1,5 tygodnia temu z Arturem. To był błąd wielki. Z jego nadajnikiem radiowo-telewizyjnym. Gdzieś tam Gołoboże. Prać Polkowskiego. Niewidoczny za Luboniem Wielkim gdzieś tam Szczebel. A tam Lubomir z tyłu. W prawo to chyba będzie jakiś Ćwilin. Albo śnieżnica, to raczej śnieżnica.
No, kawałek wyżej, nieco lepszy widok. Idzie śnieg tam od zachodu, chmura idzie. Wchodzimy na czoło Tulbacza. Jakby wczesną wiosną, późną zimą, rok temu tutaj na saneczkach jeździliśmy, które potem połamaliśmy. A dzisiaj jestem tutaj sam, bez saneczek. Śniegu jest więcej niż wtedy. Będzie padać jeszcze więcej. Tam jest schronisko, już widać. No i jesteśmy pod schroniskiem na Tulbaczu. Tutaj zawsze fajne maszyny przyjeżdżają. Poprzedniej zimy widziałem z Kamela. Teraz proszę, Mitsubishi pickup na czterech łańcuchach i taki fajny gąsienicowy przegubowy w wersji osobowej, normalnie ze sztywną kabiną, nie z plandeką. Strasznie fajne. No, tu zima jest zimowa. Talerzyk pysznej zupy chrzanowej później. Przyszła trochę chmura z południa. Widok za oknem. Idziemy dalej. Jest południe. Trzeba się zbierać. Jedno chyba z największych schronisk tutaj. Jeszcze przedwojenna mapa. Już powinna być Rafałowa. Ten przełęcz Legionów. Tam kiedyś samochodem byliśmy. Sanok. To już jest takie schronisko mocno hotelowe. Mają wielorazowe kubki teraz. Oto jesteśmy na szczycie Tulbacza, ponad 1300 metrów. Piękna panorama Tatr, niestety już nieczynna. Ciepły wiatr z południa, no cieplejszy niż w ostatnich dniach było. Niesie nam śnieg 4 godziny od startu, 10 km. Jest przed pierwszą. No i idziemy w dół, tym razem szlakiem czerwonym. Schodzimy tutaj granią w kierunku Starych Wierchów, ale do Starych Wierchów nie dojdziemy, bo zejdziemy potem zielonym na Tobołów i taką pętlę zrobimy. No, ładna zima. Teraz zaczęło pruszyć śniegiem, jest fajny klimat, ale nie jest tak zimno jak liczyłem. Liczyłem, że będzie suchutki śnieg wszędzie, a jest już tak trochę zbity i mokrawy. No, za grubo się ubrałem. Pierwsza 17. I ze szlaku czerwonego z Tulbacza na Stare Wierchy zbliżamy się do odejścia do Koninek. I tam pokazuje nam godzina 45. Ale dojdziemy raczej szybciej. Śnieg jest trochę już taki, to nie jest do końca zmrożony śnieg i niestety mokną mi buty. Coś jeździło, nie tylko skutery śnieżne, jakiś traktor to chyba przejechał. A my ruszamy teraz takim nieprzetartym szlakiem. Tutaj w zeszłym roku, no właściwie w tym roku, fajnie zjeżdżało się na saneczkach. No i tu już dochodzimy do głównej stacji kolejki krzesełkowej na Tobołów. Jak widać, trwa na śnieżanie, przygotowanie do sezonu. Tu już część drogi wyratrakowana. Tam z mgły się wyłaniają mgły, gdzie byliśmy rano.
Tu jeszcze śnieg nie dość ubity. Tutaj taka fajna przenośna radiostacja, pewnie jakiś wzmacniacz sygnału. Wszystko się mieści jakby pod plandeką. No, plandeka jest zdemontowana w tym momencie. Są takie wspólniki rozłożone. Tu to nie jest uszata, nie ma uszu. Pięknie. Tam zobaczcie, jak ładnie chmura się ściele nad górami. Zdjęcia Sowy sobie zgrałem na telefon i już rozesłałem do wszystkich znajomych. A tu jeszcze zobaczcie, jaki ładny widok na te góry, pod które podchodziliśmy rano. Tamtędy się idzie. To jest ta góra, pod którą pierwsze podchodziliśmy. I tam dalej. My już mamy ostatnie parę minut do samochodu. W samochodzie się przebrać, może jeszcze się gdzieś dronem przelecę. Lecę na Kraków, żeby zdążyć przed korkami. Jest godzina 15 z minutami i wróciliśmy do samochodu. Czas się pakować i wracać do domu, zanim będą korki w Krakowie, a to już będzie problematyczne.